witam. Gratulacje dla tych kolegów, którzy nie przybyli, ale oczywiście pojechali. Doskonałe spotkanie. Jak zwykle w Zielonej Górze doskonała publiczność i świetnie przygotowany tor. Niestety, żeśmy nie sprostali wymaganiom tutejszych zawodników i przegraliśmy mecz. Początek był dla Was pomyślny. Co się stało później? No, w sumie pomyślne, można powiedzieć, że do 9 biegu doskonale się zawody układały, a następnie popełniliśmy zbyt dużo błędów, żeby to spotkanie wygrać i niestety nie pojechaliśmy najlepiej, chociaż wynik mógł być też lepszy. Oczekiwaliśmy, że pojedziemy lepsze spotkanie i też myśleliśmy, że uda nam się stąd wywieźć choćby remis. Juri Czawalicz, zdobywca 8 punktów, czyli jeden z najlepszych zawodników dzisiejszego meczu. Jak Ty byś podsumował to spotkanie? Tak jak trener mówi, ten początek naprawdę dobrze. Zaczęliśmy od samego tego pierwszego biegu. Po prostu może nas tor trochę zaskoczył i taka pogoda do 16. Bardzo słońce było, to szybko się suszył i było trzeba bardzo mocno zmieniać te przełożenia. Nie chcieliśmy za dużo ryzykować, bo ten początek naprawdę był dobry. Jednak po tych paru biegach tam 9-10 niestety zaczęła się robić ta różnica i ciężko już było też tam odrobić. Drodzy Państwo, czy są pytania do gości? Marcin Łotas, Gazety Lubuskiej. Panie trenerze, jakie błędy w Pana ocenie zaważyły na tej zmianie ustawy? Bo wspomniał Pan, że były błędy. Jakie głównie? No głupie błędy. Za szeroko żeśmy odjeżdżali, traciliśmy pozycję, no przecież było je widać wszystkie i myślę, że i Państwo widzieliście, tak jak i ja. No. Zbyt dużo błędów i to było właściwie działało na naszą niekorzyść.